Pajkuli i pani Małgorzata Ziołek-Sowińska, która napisała tekst na temat muzyka do Także może ja, zanim ja oddam głos zupełnie naszym specjalistom tutaj zabranym, to chciałam zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które mogą być istotne przy lekturze tej książce, a przynajmniej zastanawiające dla publiczności polskiej. Może w ogóle na samym początku powinnam też zwrócić uwagę na język, jaki jest używany zarówno w tej dyskusji, jak i w samej książce, dlatego że słowa, które używane są w odniesieniu do przedstawicieli społeczności afroamerykańskiej w Stanach, mają swoją długą historię i też w żywym stopniu bolesną historię. Także te słowa, które są, jakby te słowa, które były używane przez różne okresy czasu, mają też swoje specyficzne powody i też często upolitycznione powody, dlaczego dane słowa były wybrane. W dzisiejszej dyskusji ja bym zaproponowała używać słowo Afroamerykanie albo Karnicz, żeby odnosić się do tej społeczności, też bohaterów tej książki. Także ten wybór wynika przede wszystkim z tego, co powszechnie obowiązuje w dzisiejszych czasach w Stanach i myślę, że możemy to wykorzystać i używać jego model zamiast dwóch, które mamy powszechnie używane w Polsce. Dlaczego książka na temat Afroamerykanów została publikowana w Polsce? To może być pierwszy temat, pierwsze pytanie, które postawi sobie przeciętna osoba, która znajdzie tą książkę w Warszawie. Rzeczywiście w Polsce być może spotykamy się bardzo często z wizerunkiem Afroamerykanów czy czarnych podkulturze, natomiast rzadko spotykamy się reprezentatywny. Tu jest mnóstwo nazwisk, które zostały opuszczone, które mogłyby i powinny prawdopodobnie pojawić się w tej książce, za co mogę tylko i wyłącznie przeprosić i mieć nadzieję, że będzie kontynuacja tegoż pomysłu. Nie byliśmy w stanie zgromadzić w dosyć krótkim czasie tylu chętnych autorów, którzy byliby chętni napisania artykułów i nie chcieliśmy też narzucać żadnych nazwisk. I rzeczywiście powstała książka w sposób dosyć szybko, artykuły były pisane dosyć w takim żwawym tempie. No, chciałabym w tym momencie bardzo podziękować zarówno ambasadzie amerykańskiej, która z dużym entuzjazmem podeszła do naszego pomysłu i nas wspierała, a także wydawnictwu Uniwersytetu Warszawskiego, panu redaktorowi naczelnemu Burkowi, a także pani redaktor Marii Szewczyk, którzy również ze swoim entuzjazmem jak gdyby zachęcali nas do tej publikacji. Może trochę więcej. W książce postaraliśmy się pokazać pewne spektrum kultury, takie bardzo, bardzo duże, szerokie spektrum, to znaczy nie zawężyć się albo do kultury tak zwanej wysokiej, o której ja mówiłem przed chwilą, a również nie koncentrować się wyłącznie na kulturze popularnej, która jest obecna w mediach, w różnych rodzaju produkcjach artystycznych, które są tutaj w Polsce, które wszyscy odbieramy. Jako ten podział na różne części sekcji książki wynikł naturalnie, to znaczy zarówno z zainteresowań osób, które pisały poszczególne artykuły, jak i jakby z naszych potrzeb, czy potrzeb włączenia w tę książkę jak najszerszego, tak jak wspomniałem, spektrum różnego rodzaju właśnie głosów kulturowych. Dzięki temu mamy właśnie bardzo szeroki obraz różnego rodzaju, wydaje nam się, dość sprawnie przeprowadzony, ponieważ zaprosiliśmy do pracy nad książką szereg poprzez badania naukowe, które te osoby prowadzą. W wyniku tego powstał, naszym zdaniem, bardzo właśnie taki ciekawy twór,
który niejako marginalizuje cały dyskurs dotyczący Afroamerykanów, kultury afroamerykańskiej, polityki społeczeństwa do haseł z Wikipedii, rzeczy, które można bardzo łatwo znaleźć w czytelników z takiego łatwego odbioru. Czy jest to książka, którą wydaje nam się, że zarówno mogą przeczytać akademicy bez jakiegoś większego rozczarowania, że są to rzeczy bardzo proste, a z drugiej strony bardzo ważna książka nam się na rynku zarówno książek, jak i na rynku szeroko pojętej nauki w Polsce, która zapewnia bardzo dużą, być może nie niszę, nawet lukę, która w pewnym momencie się pojawiła. Zwłaszcza, że tutaj, na przykład w Warszawie, od zawsze istniało szereg wydarzeń, które były ściśle związane z kulturą, czy szeroko pojętą kulturą afroamerykańską, czy tą kulturą popularną, czy oczywiście muzyka, sport i tak dalej, koszykarze, raperzy, koncerty, ale również z wystawą Czarny Alfabet, zorganizowaną przez Zachętę kilka lat temu. Mało osób zdaje sobie sprawę, że była to największa we wstępie do książki pojawia się pewne stwierdzenie, które wydaje mi się być dość ciekawe i bardzo byłabym ciekawa usłyszeć, jakie są Państwa przemyślenia w stosunku do tego stwierdzenia, zwłaszcza w odniesieniu do tych osób, które Państwo opisywali. Stwierdzenie brzmi w ten sposób. Sztuka afroamerykańska była zawsze polityczna. Nie sposób znaleźć afroamerykańskiego artysty, który by odcinał się od politycznego aspektu swojej działalności. Większość osób, które są inni niż inni artyści, tylko może szczególnie wyraźnie w ich sztuce widać fakt, że kultura nie jest przestrzenią neutralną i że kultura jest w jakiś sposób zawsze z góry zorganizowana. Wydaje mi się, że tak się ma sprawa w przypadku wielu innych mniejszości narodowych, a dla których normy społeczne niekoniecznie są reprezentatywne i trzeba o sobie mówić, muszą te normy przełamać. Co polityczne, jakby podwójnie z tym, co dr Mazur tutaj nadmieniła, że z formą ekspresji, czyli ideologii, najbardziej był nie tyle patriotą, bo nie używałam tego słowa, tylko że był, próbował zredefiniować, przedefiniować granice narodu amerykańskiego. Może przekażę głos kolegom, koleżankom. Mi się wydaje, że jak najbardziej zasadne jest wspomnienie o Malcolmie X jako jego ruchu. Natomiast takie zjawisko bardzo ważne w poezji i głównie dramacie afroamerykańskim końca lat 60. i pierwszej połowy 70. to jest tak zwany Black Arts Movement, czyli ruch czarnej sztuki, który ideologicznie czerpał inspirację właśnie